Dzisiejszym celem jest kasino. Skipper, zostało pół minuty. Przyjąłem. Mechanik to skipper. Podkręć obroty. Na kasino i sąsiednie opactwo spadną tony bomb. W zaciętych walkach zginie wielu ludzi. Dlaczego? Uwaga! Bomby za minutę. Tajne dokumenty oraz odrestaurowane zdjęcia ukazują najbardziej absurdalną bitwę II wojny światowej w zupełnie nowym świetle. Piekło pod Monte Cassino. Lato 1943 roku. Zabytkowe miasto w środkowych Włoszech. Niedługo spotka je katastrofa. Kasino było spokojnym, rolniczym miasteczkiem. Wkrótce stanie się symbolem przemocy i ludzkiego szaleństwa. Okiem cyklonu, który obejmie środkowe Włochy i dziesiątki miast w Latium, Kampanii, Molise i Abruzji. Kasino, miasto z bogatą historią i opactwem benedyktyńskim, już wkrótce będzie wyglądało zupełnie inaczej. Właściwie zniknie. Czerwca 1943 roku alianci lądują na Sycylii. Zajmują ją w kilka tygodni. 25 Mussolini rezygnuje z urzędu. Reżim upada. 8 września marszałek Badoglio podpisuje zawieszenie broni z aliantami. Niemcy, którzy spodziewali się utraty włoskiego sojusznika, zajmują kraj. Dwa dni później, 10 września, nad doliną Liri świeci słońce. To był piękny, bezchmurny dzień. Około 9, w pół do 10, usłyszeliśmy huk. To były alianckie bombowce. Powiedziałem do kolegi: Tomasi, jeszcze dwa dni temu, przed zawieszeniem broni, musielibyśmy uciekać. A teraz, kto wie, dokąd lecą? Nagle zaczęły zmniejszać wysokość. Znajomy kolejarz Venditti był z synem w klubie kolejarza. Wybiegli i zaczęli uciekać przez pole. Jego syn miał 12 lat. Po kilkudziesięciu metrach chłopak się obejrzał i dostrzegł, że ojciec nie ma głowy. Trzymał syna za rękę przez kilkadziesiąt metrów, dopiero potem upadł. Zginęła też śliczna uczennica. Bella ragazza del terzo liceo,
che abitava sopra proprio. Córka dyrektora miejscowej firmy telefonicznej. Najpiękniejsza dziewczyna w kasino. Mieliśmy po 16 lat. Wszyscy się w niej kochaliśmy. Zwisała z balkonu. Bomby zniszczyły dom. Jej zwłoki wisiały na balkonie. Ale to dopiero początek koszmaru. 21 listopada Adolf Hitler przeniósł feldmarszałka Erwina Rommela do północnej Europy. Głównodowodzącym sił na froncie śródziemnomorskim został Albert Kesselring. Rommel wcześniej zamierzał czekać na aliantów na północy Włoch. Hitler wolał jednak plan Kesselringa, polegający na taktyce spalonej ziemi i stworzeniu linii obronnych spowalniających wroga. Błoto, które zaskoczyło Kesselringa na Sycylii, tu będzie jego sojusznikiem w czasie jednej z najgorszych zim od lat. Ale marzenia o zwycięstwie pokrzyżuje nie tylko zła pogoda, ale także generał Mark Clark, dowódca amerykańskiej 5. Armii, która naciera wzdłuż Tyreńskiego Wybrzeża. W najwęższym miejscu półwyspu czeka na niego potężna linia Gustawa. Kasino jest jednym z jej kluczowych punktów. Linia Gustawa składa się z okopów, bunkrów, punktów obserwacyjnych, pól minowych i kilometrów zasieków. Za tymi umocnieniami czekają Niemcy. Gotowi do walki. Kasino ma znaczenie strategiczne. Przebiega przez nie droga numer 6, Via Casilina, wiodąca do Rzymu. Na Monte Cassino, wzgórzu, które ma 516 metrów, znajduje się opactwo benedyktyńskie założone w roku 529 przez samego świętego Benedykta. Ze szczytu roztacza się wspaniały widok na Dolinę Lirii. Dla Kesselringa opactwo to bardzo delikatna kwestia. Dlatego dowódca konsultuje się z Berlinem. Kesselring chciał znać zdanie Hitlera. Führer stwierdził, że nie można zignorować neutralności klasztoru. Umocnienia trzeba więc poprowadzić poza nim, choć w jego pobliżu. Chodziło głównie o zachowanie pozorów. Nelle strette vicinanze dell'abbazia stessa, quindi praticamente salvando, diciamo, soltanto le apparenze. Te zdjęcia pokazują, że Niemcy odwiedzali opactwo, choć respektowali neutralną strefę 300 metrów. Spytali mnichów, czy mogą użyć klasztornego obserwatorium jako punktu obserwacyjnego. Opat Diamare wykorzystał swój autorytet i odmówił. Scongiuro questo rischio. Wizyty w klasztorze są ponawiane. Opat Diamare słyszy dziwną prośbę. Jeden z częstych gości nalega, żeby ratować skarby klasztoru. Attenti. To było dwóch oficerów z dywizji Hermann Göring. Nie generałowie, nie dowództwo. Dwaj zwykli oficerowie. Kapitan lekarz Maximilian Becker oraz podpułkownik Julius Schlegel. Mnisi wspominają ich z wdzięcznością. Przyszli osobno do Monte Cassino 14 czy 15 października. Prawie błagali o ewakuację zabytków. Prosili opata, by zgodził się na transport. Dokąd je zabierzecie? Poza zasięg aliantów.
Czym je wywieziecie? Dywizyjnymi ciężarówkami. Po załadunku ciężarówki opuszczają opactwo. Wywożone są obrazy, zabytki oraz część bezcennej kolekcji manuskryptów. Ale skarb z Monte Cassino nie dociera do Rzymu. Po wielu trudnościach tylko część ładunku trafia do Zamku Świętego Anioła, ale to zupełnie inna historia. Na południe od frontu dowódca brytyjskiej 8 Armii Montgomery oraz Mark Clark przed kamerami serdecznie się witają. W rzeczywistości zawzięcie rywalizują o miano wyzwoliciela Rzymu. Oto ówczesna włoska stolica, sfotografowana z samolotu zwiadowczego. Ale żeby wejść do wiecznego miasta, po Via Casilina, trzeba przejść Dolinę Lirii, której strzeże Monte Cassino. Najpierw alianci muszą też zdobyć Monte Lungo. Zdobycie Monte Lungo jest niezwykle ważne, ponieważ wzgórze góruje nad drogą do Cassino. Część włoskich żołnierzy została na swoich stanowiskach. W ich rękach jest honor i przyszłość włoskiej armii. Zgłosiliśmy się, bo chcieliśmy walczyć za kraj. Alianci postanawiają dać im szansę. Włosi uderzą na Monte Lungo. Żołnierze 67. i 51. Pułku Lekkiej Piechoty Zmechanizowanej przybyli kilka godzin wcześniej. Koszmar. Nie mogłem spać. Było mokro i zimno. Próbowaliśmy odpocząć, mimo deszczu. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Zdjęcia z tego straszliwego poranka. Okłamali nas. Powiedzieli, że Niemców jest niewielu i że są w rozsypce. Nieprawda. Mieliśmy Niemców po lewej, z przodu i po prawej. Początkowo zła pogoda im pomagała. Kryliśmy się we mgle. Była bardzo gęsta. Ale potem między 9 i 10 mgła się podniosła. I wtedy Niemcy nas zobaczyli. Rozpętało się istne piekło. Oto zdjęcie sprzed kilku tygodni. Młodzieniec w drugim rzędzie uśmiecha się do księcia Humberta Sabauckiego. To kadet Michele Biancofiore. Spójrzcie na jego twarz. Ma tylko 21 lat. 8 grudnia polegnie jako pierwszy. Włosi nacierają mimo silnego ognia karabinów maszynowych. Nie brakowało nam zapału i siły. Chcieliśmy zachęcić kolegów do wysiłku. Dziesiątkowali nas w pierwszej bitwie. Więc wycofaliśmy się do bazy. Kiedy poszliśmy po ciała kolegów, przeżyliśmy szok. To było przerażające. Na tym zdjęciu Clark wizytuje włoski oddział i ogłasza: dziś widzieliśmy, jak wielu Włochów chce wyzwolić swoją ojczyznę. Mieliśmy atakować ten sam cel za kilka dni, ale już ze wsparciem. Wiedział, że wcześniej zostawił nas samych. Trzeba pamiętać, że po 8 września ci chłopcy mogli wrócić do domu jak wielu innych. Ale 16 grudnia nadszedł ich czas. Zajęli Monte Lungo. Weszliśmy na szczyt
piantammo la bandiera. I zatknęliśmy włoską flagę. Amerykanie zrobili to samo. Obie powiewały obok siebie. Mazzini powiedział, lepsza niewola niż wolność z rąk innych. Naszej wolności nikt nam nie dał. Zbliża się bitwa o linię Gustawa. Przed aliantami kasino. Ale jaki był prawdziwy cel bitwy? W 1943 roku jednym z celów strategicznych było odciągnięcie sił niemieckich z frontu wschodniego i wybrzeży Francji oraz skupienie ich we Włoszech przy jednoczesnym wyzwalaniu kraju. Słowa Clarka potwierdzają, że dla Ameryki celem kampanii włoskiej było wyczerpanie wroga przed lądowaniem w Normandii. Najważniejsze okazało się nie zwycięstwo, lecz przedłużanie walk. Dolina Liri była do tego idealna. Alianci szukali terenów, gdzie można by użyć czołgów. W tej części Półwyspu Apenińskiego jest to możliwe jedynie w Dolinie Liri. Wszystkie wzgórza są w rękach Wehrmachtu. Dolina to olbrzymia zasadzka. Po co w nią wchodzić? Wielu dowódców chce obejść linię Gustawa i zająć kasino od tyłu. Pod koniec grudnia Francuzi przełamują niemiecką obronę w zaśnieżonych górach Umberto of Savoy. Kolonialne jednostki piechoty górskiej z Algierii, Maroka i Tunezji dokonują niemożliwego. Żołnierze są wyczerpani, ale linia Gustawa pęka. Mimo to alianci się wycofują. Dlaczego? W grudniu w Maynardę Francuzi stanęli jedną nogą po drugiej stronie linii Gustawa, ale uznano, że nie można tam wykorzystać czołgów. Teren był zbyt trudny. Oto generał de Gaulle w szpitalu polowym w Casal Casinese. Za nim stoi przyszły bohater walk o linię Gustawa, generał Alphonse Juin. W swoich wspomnieniach napisał: poprzysiągłem sobie już nigdy nie zaakceptować planu z tyloma wadami jak ten, który tak żałośnie wykonaliśmy. O co chodzi? Juin uważa, że frontalny atak na linię Gustawa to szaleństwo. Z drugiej strony pokazał, że jednostki górskie mogą obejść umocnienia. A co myśli naczelny dowódca sił alianckich w Europie? Dokument, który zobaczycie, pochodzi z lutego 1944 roku i jest świadectwem poglądów Eisenhowera. Generał określa, że zmęczeni walkami we Włoszech Niemcy mogą się wycofać za Rzym. W takim wypadku alianci potrzebują planu B w razie nagłego przełamania linii Gustawa. Wszystko jest jasne. Najważniejsze nie jest zwycięstwo, ale przedłużanie walk. Dla cywili i żołnierzy to tragiczna decyzja. Bez względu na osobiste ambicje Clarka, wszystko jest jasne. Ale na najwyższym szczeblu, w alianckim dowództwie w Nowym Jorku, trwa spór z Brytyjczykami, którzy chcą jak najszybciej zająć Włochy. We Włoszech kluczowym punktem linii Gustawa jest kasino. Nad miastem góruje zabytkowe opactwo benedyktyńskie. Jego skarby wywieziono, ale wojna się zbliża. Alianci muszą zająć walką niemieckie siły we Włoszech. O świcie 22 stycznia 1944 roku lądują pod Anzio i Nettuno, całkowicie zaskakując Niemców.
Do Rzymu zostało tylko 57 kilometrów. Po drodze nie ma Niemców. Obejście linii Gustawa znowu jest możliwe. Ale alianci się zatrzymują i umacniają przyczółek. W tym czasie w kasino wykorzystują nieobecność niemieckich dywizji wycofanych pod Anzio. Chcą przekroczyć rzekę Gari, którą Amerykanie błędnie nazywają Rapido. Ale cele Clarka są po prostu nieosiągalne. Tego rejonu broniła elitarna niemiecka dywizja. Amerykański atak zakończył się katastrofą. Generał Walker sprzeciwia się natarciu, ale musi wysłać swoją 36. dywizję do walki. Nasz dowódca wiedział, że to samobójstwo. I tak było. Jest 20 stycznia. Oto niepublikowane wcześniej zdjęcia z tego mglistego poranka. Amerykanie dopiero teraz odkrywają, że nurt rzeki jest silny i osiąga nawet 18 km na godzinę. Ray Wells jest w szpitalu, ale jego brat walczy nad rzeką. Kolega przyjechał do szpitala i powiedział, że mój brat zaginął. Dzień później Ray ucieka ze szpitala. Chce odnaleźć brata. Zastaje dokładnie to, co widzicie. Porzucone łodzie na skraju drogi. I dywizje wciąż po tej stronie rzeki. Niektóre ciała pośpiesznie zakryto. Straty były tak duże, że awansowali mnie na sierżanta. Dowodziłem 4 drużynami. Przygotowaliśmy się do trzeciej próby przekroczenia rzeki. Ta droga biegnie niedaleko rzeki i wioski Sant'Angelo in Teodice. Wciąż w rękach Niemców. Musieli uważać. Miny żołnierzy mówią wszystko. Polegnie aż 1600. Ray nie odnajduje brata. W tym samym czasie mój młodszy brat służył na Pacyfiku w marynarce. Matka dostała 2 telegramy jednego dnia. Jeden powiadamiał, że starszy brat zaginął w walce. Po południu przyszedł drugi, że ja zostałem ranny. W tamtych czasach wiadomości nie przychodziły od razu. To trwało nawet 6 tygodni. Ojciec pracował na kolei. Prawie nie bywał w domu. Mama zostawała sama. Musiała sama odebrać oba telegramy. Przepraszam. W tym samym czasie klasztor na Monte Cassino, ewakuowany w październiku, znowu zapełnia się ludźmi. Wszyscy wierzą, że jest bezpieczny. Mury klasztoru widoczne z każdego miejsca doliny prześladują alianckich żołnierzy, którzy nie wierzą w jego neutralność. Monte Cassino staje się symbolem ich porażek. Zdobycie miasta strzeżonego przez opactwo jest prawie niemożliwe. Czołgi mogą wjechać do kasino tylko tędy. Drogą z wioski Kaira, osłoniętą przez wzgórze. Stąd Shermany niezbyt skutecznie ostrzeliwują doskonale okopanego wroga.
Na pozostałym terenie konieczna jest zasłona dymna. Ale i to nie wystarcza. Wśród aliantów rozchodzi się plotka, że Niemcy założyli w klasztorze punkty obserwacyjne i stanowiska strzeleckie. Rzekomo dowodzą tego refleksy świetlne odbite od szkieł lornetek. Obejrzyjcie w powiększeniu. Światło się odbija, ale z dala od murów. O losie klasztoru zadecyduje ten człowiek. Nowozelandzki generał Bernard Freiberg. Jest w dobrej sytuacji. Może zadecydować o wycofaniu Nowozelandczyków. Korzystając z tego żąda, żeby zbombardować klasztor. Inaczej jego żołnierze nie zdołają osiągnąć swoich celów. Brytyjski generał Harold Alexander dowodzi siłami alianckimi nad Morzem Śródziemnym. Nie reaguje na naleganie Nowozelandczyka, by zbombardować Monte Cassino. Stanowisko brytyjskiego rządu jest znane od dawna. Włoskie zabytki są ważne, ale zwycięstwo jest ważniejsze. Clark wie, że odrzucenie żądań Freiberga byłoby politycznym błędem. Nie pochwala nalotów, ale się nie sprzeciwia. Ostatecznie jego zwierzchnik, Brytyjczyk Alexander, stosuje przewrotną logikę. Jeśli Freiberg uważa, że klasztor należy zbombardować, to tak się stanie. Ale rozkaz zostaje przekazany tylko telefonicznie i to przez adiutanta. Zdjęcia z 15 lutego 1944 roku ukazują start bombowców. Skipper, zostało pół minuty. Przyjąłem. Mechanik, tu skipper. Podkręć obroty. Dobrze. Powód nalotu? Niemcy wykorzystują klasztor do celów militarnych. Nieprawda. Wiemy, że Niemcy nie zajęli opactwa. W klasztorze nie było niemieckich żołnierzy. W czasie nalotów nie było tu nazistów. W oświadczeniu napisanym kilka godzin po nalocie opat Diamare potwierdza, że w klasztorze nigdy nie było niemieckich żołnierzy. Luk otwarty. Bombardier, czekam. Luk otwarty. Bombardier, luk otwarty. Don Germano przyznaje jednak, że neutralność opactwa nie była stuprocentowa. W grocie 10 czy 20 metrów od północnego muru klasztoru Niemcy zmagazynowali setki tysięcy pocisków. Niemcy wiedzieli, że klasztor może zostać zniszczony. Celowo sugerowali aliantom, że jest obiektem militarnym. Uwaga! Zrzut za minutę. Jest 9:30. Schronienie w opactwie znalazło około 1000 cywilów. Rek silników narasta. Dziwny, ponury huk. Samoloty były coraz bliżej. Nie pamiętam, czy się modliłem. Wyobraźcie sobie te krzyki. Lascio immaginare le grida.
Miałem wrażenie, że krypta się kołysze. Brat chwycił mnie za szyję, tak mocno, że nie mogłem oddychać. Krzyczał: Mario, Mario, jakbym mógł coś zrobić. Mario, pomóż mi, pomóż. Trudno oszacować liczbę ofiar cywilnych. Freiberg zażądał kilku bombowców. Dlaczego nalot wykonało 250? Odpowiedź mrozi krew w żyłach. Dowództwo alianckich sił powietrznych uznało, że to świetna okazja do przetestowania strategii nalotów precyzyjnych z dużej wysokości. W eksperymencie wzięło udział kilka ekip filmowych nagrywających nalot z różnych pozycji. Ostatecznie tylko jedna na pięć bomb, około 20%, trafia w cel. Po nalocie, kiedy opadł kurz i dym, zapadła cisza. Oddziały nowozelandzkie i hinduskie nie zaatakowały. Dlaczego? Pierwotnie nalot miał nastąpić 16 lutego. Przez zmianę pogody przesunięto go na 15. Ale nikt nie poinformował sił lądowych. To nie jedyny poważny błąd. Kiedy Hindusi przejęli pozycję od Amerykanów, okazało się, że Monte Calvario, czyli wzgórze 593, nie jest w rękach aliantów, lecz Niemców. Niemieckie zdjęcia ze wzgórza 593 potwierdzają oczywisty fakt. Niemcy nie potrzebowali klasztoru, by kontrolować dolinę. Decyzję o nalocie podjęto na podstawie fałszywych założeń. To była strata czasu. Po nalocie nie nastąpił żaden atak. Kształt hełmu żołnierza wskazuje, że do walk dołączyła elitarna niemiecka pierwsza dywizja strzelców spadochronowych. Mimo desantu Potencjo i wielomiesięcznych krwawych walk, Niemcy bronią linii Gustawa. Sytuacja cywili staje się rozpaczliwa. Po wielu wahaniach brytyjski generał Alexander wydaje kontrowersyjną zgodę na nalot, który obraca opactwo w perzynę. W tym czasie na front przybywa elitarna niemiecka pierwsza dywizja spadochronowa. Jej obecność zbiega się z nasileniem walk o Monte Cassino. Po
o nalocie kwestia neutralności klasztoru traci znaczenie. Niemieccy spadochroniarze zajęli opactwo, urządzając w ruinach doskonałe stanowiska obronne. Oto zamek Rocca Janula, uszkodzony w czasie bitwy. Niżej leżą gruzy kasino. Niemiecka piechota i spadochroniarze kryją się wszędzie, na każdej ulicy. Nie wiedzą, że 15 marca alianci podjęli decyzję o zniszczeniu resztek miasta. „321 Dywizjon startuje z bazy Decimomannu na Sardynii. Inne lecą z Foggi i Pompejów. Dziś celem jest kasino. Jeden samolot musi zawrócić z powodu problemów z silnikami. Pozostałe 35 dociera nad cel w południe. Z wysokości ponad 3 km zrzucają 60 ton ładunków wybuchowych, artylerii przeciwlotniczej i myśliwców wroga brak. Jeśli istnieje piekło na ziemi, to zaraz je zobaczycie. Liczby robią wrażenie. Pomiędzy godziną 8.30 a południem 360 ciężkich bombowców i 260 średnich zrzuca 1000 ton bomb na małe miasteczko. To ponad 4 tony materiałów wybuchowych na jednego niemieckiego spadochroniarza. A to nie wszystko. Bombowcy nadlatują także po południu. Wśród ruin zapada cisza. Oto okolice hotelu Excelsior, kluczowej pozycji w niemieckiej obronie przy skrzyżowaniu z Via Casilina. Budynek się zawalił. Wszystko jest zniszczone. Ale uwaga, wśród ruin ktoś jest. To ocalali spadochroniarze, przepełnieni duchem walki. Mówi major Frank Pellegrin, naoczny świadek bitwy o kasino. Jest 15. Kryjemy się za kamiennym murem. Spoglądamy na miasto kasino we Włoszech, gdzie właśnie trwają walki. Obok mnie jest żołnierz, drugi za mną. Nie ryzykujemy. Niemieckie miny, ostrzał moździerzowy, prawdopodobnie z klasztoru. Nowozelandczycy, sanitariusze i lekarze pracują wśród ognia.
Ten film nakręcono między 19 i 21 marca w ruinach hotelu Excelsior. Spadochroniarze niosą broń maszynową, karabiny i przede wszystkim amunicję do zabójczych MG-42. Teraz to ich królestwo, kraina zielonych diabłów, jak nazywają ich alianci. Nie można zrozumieć, jak to jest, dopóki nie stanie się twarzą w twarz z wrogiem. Walka wręcz całkowicie zmienia człowieka. Tuż obok usłyszałem osypujący się gruz. Spojrzałem w górę i zobaczyłem Brytyjczyków albo Kanadyjczyków z pułku Sussex. Jeden szedł w moją stronę z karabinem maszynowym w dłoniach. Wciąż go widzę. W tym miskowatym hełmie. Siedziałem w okopie. Nie miałem czasu się zastanawiać. Wyskoczyłem, chwyciłem MG-42 i strzeliłem. Kiedy go znalazłem, leżał z głową na murze. Wciąż się zastanawiam, dlaczego żołnierz, który padł pierwszy, nie strzelił do mnie. Nie potrafię tego wyjaśnić. Gdyby strzelił, zabiłby mnie. Im jestem starszy, tym częściej o nim myślę. Kim mógłby zostać? Czy miał rodzinę? Byłem kiedyś na angielskim cmentarzu. Padał deszcz. Stałem pod dachem. Podszedł do mnie mężczyzna z insygniami spadochroniarza. Spojrzał na mnie i spytał, czy jestem niemieckim spadochroniarzem. Jestem. Uściskał mnie, podał mi dłoń. A to był Anglik. Po klęsce marcowego natarcia sytuacja nie zmienia się przez kilka tygodni. Okazało się, że naloty nie gwarantują sukcesu na ziemi, lecz mogą nawet pomóc obrońcom. Przez wiele kolejnych dni tysiące żołnierzy giną wśród ruin. Ofiarą ciężkich nalotów pada nie tylko zabytkowe benedyktyńskie opactwo, ale także miasteczko Casino. Alianckie bomby ścierają je z powierzchni ziemi. Gruzy zapewniają doskonałą osłonę jeszcze bardziej zdeterminowanym Niemcom. Maki na tym rzadkim, barwnym zdjęciu wskazują, że mamy już wiosnę. Załoga francuskiego czołgu odpoczywa. Ale wojna trwa. Jest już maj.
Za kilka tygodni dojdzie do lądowania w Normandii. Francuski pomysł obejścia linii Gustawa nagle zyskuje poparcie. O przełamaniu linii Gustawa zadecydował francuski atak w górach Aurunci i zdobycie Monte Mayo. W efekcie Niemcy wycofali się z linii Gustawa. Ta francuska mapa operacyjna pokazuje, że tym razem umocnienia ominięto od lewej przez góry Aurunci. Po potężnym nalocie o świcie 12 maja rusza cały front. Jako pierwsze pada Castelforte, tutaj bombardowane. Zdobywają je żołnierze generała Juena. Niemieccy grenadierzy kapitulują. Żołnierze jednostek górskich w zrujnowanym miasteczku. Ostatecznie najlepsza okazała się strategia Juena, ignorowana przez wiele miesięcy. Czy kasino można było zdobyć wcześniej, ratując tysiące istnień? To Churchill i prezydent Roosevelt, sojusznicy o zupełnie innych poglądach na cele kampanii włoskiej. Amerykanów nie interesowało szybkie zwycięstwo. Bardziej zależało im na dywersji przed lądowaniem w Normandii. Brytyjczycy chcieli jak najszybciej zająć Rzym, żeby ocalić serce Europy przed Stalinem. Ale czy byli tego pewni? Dwunastego kwietnia w dokumencie sklasyfikowanym jako tajny i prywatny Churchill wyjawia coś marszałkowi polnemu Dillowi. Mimo wielu niepowodzeń pod Cassino i Anzio, premier pisze: mam nadzieję, że przynajmniej 8 dywizji niemieckich wysłano na południe od Rzymu, gdzie później poniosły ciężkie straty. Innymi słowy, przyznaje się swoim podwładnym, że zbyt szybkie przełamanie linii Gustawa mogłoby spowodować problemy, uniemożliwiając odpowiednie wykorzystanie zwycięstwa na południe od Rzymu. Nawet jeśli, jak pisał dalej Churchill, zwycięstwa są wspaniałe. Bitwa o Monte Cassino zakończyła się 18 maja 1944 roku. Tego dnia żołnierze polscy weszli do ruin klasztoru. Mówi Rob Howard z Neapolu. Właśnie ogłoszono, że brytyjski atak na Cassino zakończył się sukcesem. Polscy żołnierze zajęli opactwo. Klasztoru nie zdobyto. Polacy zajęli go dopiero, kiedy Niemcy się wycofali. Byli bardzo zawiedzeni, że nie mogli zdobyć go w walce, że tylko zajęli go po odejściu Niemców. Oczyszczanie ruin miasta trwało jeszcze wiele dni. Wielu spadochroniarzy odmówiło kapitulacji. To tak zwane szalone hełmy, które zostałyby walczyć do śmierci. Ale ten długowłosy spadochroniarz postanowił się poddać. Nareszcie Rzym. 4 czerwca 1944 roku 5. Armia Amerykańska wyzwala stolicę Włoch. Generał Clark triumfalnie wjeżdża do Wiecznego Miasta. By spełnić to marzenie, nie ruszył w pościg za uciekającymi Niemcami. Na zdjęciu siedzi na parapecie i spogląda na Rzym. Zastanawia się, czy było warto. Aliancki samolot zwiadowczy sfotografował pole bitwy pod Monte Cassino tuż po jej